Witam Was w kolejnym odcinku o Minecrafcie. Jak wiecie, już bardzo długo nie było filmu i na pewno się też za moim kanałem stęskniliście. Ale za to, że tak długo nie było żadnego filmu, to dzisiaj zbudowałem dla Was coś ciekawego. Jest to ta oto góra. Kapa, oczywiście jest to coś całkiem innego i jest to... Tajna baza, dokładnie. Mamy tutaj wybudowaną tajną bazę, którą możemy sobie teraz zablokować i którą zaraz będziemy ewentualnie sobie zwiedzać. Bynajmniej jedną część, bo druga część będzie w inny dzień. Okej, jak widzicie, mamy tutaj takie prestiżowe wejście, wyłożone diamentami, złotem, wszystkim możliwym i wchodzimy teraz do pierwszego pokoju. Pierwszy pokój jest to pokój użytku codziennego. Jak widzicie, jest w tym pokoju wszystko, co naprawdę mogłoby być potrzebne. Mamy tutaj na przykład takie coś jak automatyczną farmę. Możemy sobie to wyłączyć i nam się większość plonów pozbierała. A teraz możemy sobie to zablokować, aby ta woda tutaj zeszła i sobie wszystko pozbierać. Dokładnie tak, zrobiłem to tak, że wszystkie plony wpadają do wody, a więc jest to bardzo, bardzo fajna sprawa i jest to też pierwsze miejsce. Dookoła tej farmy mamy cztery lampiony ustawione. Dodatkowo, żeby ściany były bardziej atrakcyjne, są zrobione zygzaki. Tutaj mamy całe zbiory do pszenicy. Możemy sobie na przykład tutaj to odłożyć, to tutaj też, porozwalać trochę, ok. I w ten sposób mamy bardzo dużo miejsca na różne zboża. Tutaj jest jeszcze przejście, aby ktoś od tej strony chciał wejść do tych skrzynek, a nie od drugich. Ale to bez znaczenia, od której strony się z tego miejsca korzysta. Pomiędzy tutaj mamy glowstone oraz węgiel oczywiście. I mamy ściankę taką działową, która oddziela farmę od kolejnego rozdziału. I kolejnym rozdziałem jest warsztat. Jak widzicie, na warsztacie na ścianach mamy z jednej strony bruk, z drugiej deski, bo tutaj tak jest, bruk, deski, deski obsydian, ale tam zaraz przejdziemy. No i mamy pełno skrzyń, parę książek, żeby ładnie wszystko wyglądało, po prostu crafting table, stół geograficzny, jak się to nazywa, taki jakiś piecyk jeszcze i jeszcze jeden crafting table. Mamy tutaj oczywiście jeszcze pełny enchant na 30 poziomie. Możemy sobie coś pozaklinać, żeby gra była bardziej ciekawa. I tutaj spód też jest wyłożony obsydianem. Tutaj możecie zobaczyć, że jest duży dywan. Bardzo dużo czasu myślałem, zanim ten wzór powstał, ale jest. I to jest podstawa. Ponieważ jak widzicie, mamy tutaj podwójne schody. Na początku były to zwykłe schody podwójne po prostu, a później stwierdziłem, że jak to mają być tylko podwójne schody, to po prostu zrobi się rozgałęźnik, tu pół piętro takie i tutaj duże miejsce. Następnym pokojem to jest pokój alchemiczny. Mamy tutaj dużo mikstur, dwa takie te, złota podłoga, do której zaraz przejdziemy, kilka skrzynek oraz dużo różnych naprawdę ciekawych rzeczy. Mamy także wodę, ale najciekawszym jest to, że gdy to tutaj otworzymy, przechodzimy do tajnej mikstury nieśmiertelności. Jest to oczywiście zwykła mikstura do tworzenia expa, ale tak sobie ją nazwałem. Tutaj jest jeszcze pilnie strzeżone zabezpieczenie i wszystko klawo wygląda. Dużo skrzynek, parę kostek diorytu, ale to nam nic nie zaszkodzi. Dodatkowo każde pomieszczenie jest opisane. Mamy opis, pokój alchemika, enchant, warsztat, farma, wszystko możliwe jest opisane. Dalsza część to jest to oto pół piętro. Jest tutaj niedużo rzeczy, ale zawsze coś. Mamy tutaj oczywiście stołówkę, mamy tutaj stoliki ze stoliczkami małymi, mamy mikrofalówkę z domku babci Grany. Odwrócona czaszka po prostu fajnie wygląda. Z lewy mamy dużo, dużo półek. Tutaj taki blat, taka wydajka. Trochę to wygląda dziwnie. Taka duża wydajka do takiego dużego domu. No ale to w niczym nie przeszkadza. Na dole mamy stolik, aby fajnie wszystko prezentowało. Na
poczekajcie, bo tak oto latać będzie trzeba, tak o zróbmy. Tu będzie przejście i mamy oczywiście farmę tutaj. Brodawek neterowych jest ich dokładnie 36, całkiem spora liczba. Tutaj mamy już bambusy, które nam wyrosły, które będziemy sobie mogli zebrać. Tutaj mamy jeszcze obrazy i tutaj na dole, proszę nie patrzcie się w tamtą stronę, nie patrzcie się. Ok, mam nadzieję, że w tamtą stronę zerkliście. I tutaj mamy jeszcze drugą salę taką, gdzie jest pilnie strzeżony safe, który strzela nas kulami ognia, gdy do niego się zbliżymy, który ma zabezpieczenie w formie linek oraz nawet lawy, oraz który jest w bardzo wielkiej sali prestiżowej. Jest tutaj oczywiście tron dla króla, jest wszystko powykładane diamentami, lampy są bardzo prestiżowe i wszystko naprawdę zarąbiście wygląda. Teraz muszę uważać, aby nikt w tamtą stronę nie zerknął. Ok, nikt się tam nie schapnął, co z tamtej strony jest i o to też chodzi. A my jesteśmy z powrotem w naszej sali i to ten. W ogóle chciałem wam naprawdę bardzo serdecznie podziękować za to, że robiliście 250 subskrypcji na moim kanale, bo bardzo się z tego cieszę i na początku, jak możecie wiedzieć, chciałem mieć bardzo 20 subskrypcji. Było to po prostu moim marzeniem, a teraz wbiliście mi 12 razy, 12,5 razy za tyle, więc jestem z was naprawdę dumny, aby było tak dalej. I kolejny filmik z rozbudowy tej bazy pojawi się, gdy pod tym filmem pojawi się 10 łapeczek w górę. Ale co mnie bardzo zmotywuje, bardzo mi się oczywiście spodoba. I napiszcie także w komentarzu, jak tą bazę będę mógł dalej rozbudowywać. Dodatkowo jeszcze chciałem pokazać lampy, są też prestiżowe, po środku diament, 8 glowstone'ów i 12 schodków odwróconych do góry nogami. Oraz mam jeszcze dla was jeden challenge. Jeśli oglądacie ten filmik do tego momentu, a naliczyliście wszystkie skrzynki, które są w tym domku, przynajmniej w tym pokoju, nie w tamtym, w tym pokoju, to napiszcie w komentarzu tyle skrzynek po prostu, a ja wam przypnę serduszko. A więc okej, ludzie, mam nadzieję, że dom wam się podoba. Przejdźmy sobie go jeszcze raz. Mamy schody w kształcie L, pół piętro, cobblestone, cobblestone, zamszony cobblestone, deski, klapy, zygzakowe ściany, obsydian, 6 lamp na suficie oraz prestiżowe wejście wyłożone diamentami. Mamy farmę z 4 lampami, mamy automatyczny zbierak do plonów, mamy kilka skrzynek, nie będę mówił ile podów będzie łatwiej. Mamy oczywiście pełny enchanting table, mamy tutaj cały nasz pokój. Mamy tutaj z boku jeszcze glowstone'a na tych ściankach. Tu jeszcze są schody, nie pokazałem wam w ogóle, ale nie szkodzi. Można sobie zejść tam na dół do farmy. I tu można sobie oczywiście znowu przejść. Mamy jeszcze dywan, farmę tych, jak się one zwą, brodawki neterowe. Mamy jeszcze tam te trzciny cukrowe. Oraz tutaj nie wiem czemu takie coś się zrobiło, no ale po prostu jakoś tak wyszło i nie umiem już nic na to poradzić. Ale to by było na tyle. Jeśli filmik wam się spodobał, to koniecznie mi zostawcie łapeczkę w górę. A ja tymczasem będę się powoli z wami żegnał i mam nadzieję, że nie będzie negatywnych opinii o tym filmie, ponieważ naprawdę się postarałem, aby tą bazę wybudować. Dodatkowo, jeśli ktoś z was nie wie, jest do odebrania dzisiaj całe 5 skinów, a więc mogę wam je jeszcze pokazać. Nie wiem tylko, czy to się da, ale sprawdzimy. Na pewno musi się dać. Mamy więc tutaj Steve'a, mamy Alexa. Nie, edytuj postać. Nie, gdzie to jest? Ja dzisiaj dostałem 5 skinów, kurde. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Aha, to teraz jeszcze są takie rzeczy. Można sobie kupować na przykład spodnie za 160. Takie sprawy. Warto wiedzieć, warto wiedzieć. Odkryliśmy przy okazji coś nowego. No ale niestety tych skinów nie mogę wam pokazać, ponieważ nie ma za bardzo teraz, szczerze powiedziawszy, jak, mimo że bardzo bym chciał. Ale jest to takich 5 prezentów jakby.
Normalnie byśmy za nie zapłacili cenę 8,20, a tak o mamy za darmo. I to jest też bardzo dobry plus od Mojangu. A więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcineczku na moim kanale. Cześć!